Zdrowia! Prawo koraniczne wchodzi powolutku do Ameryki, do systemu amerykańskiego od tyłu, czyli tak zwany Sharia law, prawo Sharii. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No to jest w testamencie powiedziane coś takiego, że pamiętaj, abyś dzień święty święcił, na siódmego dnia odpoczywał. O co to chodzi? No to chodzi, żeby odpoczywać, tak? No w zasadzie to chodzi o to, żeby pójść gdzieś tam do kościoła, do synagogi, do zboru, czy gdziekolwiek tam ludzie chodzą, no ale tam, jeżeli ma jakieś takie wyższe uczucia i wiarę i przekonania religijne, żeby sobie raz na 7 dni odpoczęli. We Francji, kiedy była rewolucja i powybijali dużo księży, no Watykan w ogólnie ścigali, katolików wszystkich ścigali, ta rewolucja paryska, to jak zmienili system na te metryczne i tak dalej, to tydzień też miał mieć 10 dni, no i święto miało być raz na 10 dni, na raz do roku miał być miesiąc wakacji. Także to sobie ci nowi rewolucjoniści wykombinowali, że będzie miesiąc balangi raz na rok, no bo dobrze by to brzmiało, no i wolne raz na 10 dni. Nie za bardzo to pasowało, bo szybko zmienili. Tak dużo ludzi o tym nie wie, no ale to była taka rewolucja, tak? Te rewolucje zawsze przychodzą i coś kombinują, co już jest ugruntowane, a oni będą zmieniali. No ale dlaczego ten dzień święty święcił wolny od dnia pracy. No od lat to było dobre, przez dziesiątki lat, tysiące lat to było dobre, że jeżeli taki pracodawca kazał pracować, czy chłopu rolnemu, czy komukolwiek, robotnikowi, no to ten robotnik mógł powiedzieć: słuchaj, ja, to jest wbrew mojej wierze i Bóg nakazał odpoczywać. No to jest dobry argument, tak? No bo jeżeli człowiek do człowieka przychodzi, coś mu każe robić, a jeżeli ktoś ma jakieś ktoś ponad ludźmi, no to dobre, to jest dobre, to można filozoficznie się zgodzić z tym, że ktoś jest nad nami. No i tu wraca Sąd Najwyższy, tu wchodzi Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy będzie rozpatrywał, czy będzie się przyglądał takiej możliwości, żeby zmienić decyzję z przeszłości. Dlaczego z przeszłości? No był taki człowiek, adwentysta dnia siódmego, Daniel Patterson, i on niedawno w sumie, zaskarżył Walgreens, zaskarżył tą wielką firmę, w sumie to się zaczynała ona jako apteka, no a później to się zamieniła, rozrosła, można powiedzieć, na sklepy ze wszystkim. No i powiedział, że ma problemy, no bo oni kazali mu coś robić w sobotę. No i on powiedział, że jako adwentysta nie będzie pracował w sobotę i potrzebuje mieć wolne. No Walgreens powiedział, że to było troszeczkę inaczej, bo powiedział, że on nie chciał iść na szkolenie, a nie do pracy. No trudno powiedzieć, tak? To można kwestionować, czy jaka jest różnica między pójściem na szkolenie z pracy, a pracą jako taką. W każdym razie oni powiedzieli, że oni parę razy proponowali mu coś innego, no i też mu nie bardzo pasowało. No i on poszedł do sądu i w marcu 2018 roku powiedzieli, że w zasadzie on nie ma racji i że za dużo żąda. Co się zaczęło? Kiedy to się zaczęło? No zaczynało to się wszystko w 1962, kiedy tytuł siódmy praw obywatelskich, czyli to był taki prawa obywatelskie z 1964 roku, było powiedziane, że no, musi być reasonable accommodation. Na reasonable accommodation, reasonable to znaczy taki rozsądny, racjonalny, godziwy, umiarkowany, no i że pracodawca
dawca musi zapewnić, no ale to właśnie musi być rozsądne, tak? To nie musi być za duże, nie może być za małe. Musi być odpowiednie, tak? Jeżeli ktoś ma jakiś problem, przychodzi do pracodawcy, to pracodawca musi być racjonalny, godziwy, umiarkowany i rozsądny. No, ma to sens, tak? No i poza tym, że nie wspominali o finansach, tak? Bez wspominania, ale to zobowiązywało pracodawców, żeby oni mogli pracować i zarabiać, ale bez w zasadzie walki z tym, że musieliby poświęcać swoją wiarę. No i w 1967 roku znowu było Sąd Najwyższy wypowiedział się na ten temat, ale to wtedy było ten Trans World Airlines, czyli ta firma lotnicza z tych czasów, kiedy Pan Am latał, to było TWA też latał. No i przyszedł człowiek Hardison i on też mniej więcej powiedział, że ta jego sabat, ta jego sobota, no to kazali mu pracować. No i wtedy sąd się wypowiedział, że jest coś takiego jak undue hardship, czyli to takie niespotykane trudności. No i co to znaczy? To znaczy, że ten pracodawca, jeżeli pracownik za dużo kombinuje i dla pracodawcy to jest za bardzo skomplikowane, no to pracodawca może odmówić. No i w zasadzie Sąd Najwyższy powiedział, że minimum, że pracodawca musi zapewnić jakieś tam minimum, żeby zaspokoić te żądania. No i tu się zaczyna właśnie ten cały szaria law, te prawo kanoniczne i tak dalej, no bo teraz właśnie przyjeżdżają emigranci, szczególnie tam z Etiopii i Somalii i tak dalej, oni jadą na środkowe i zachodnie wybrzeże. W Minnesocie jest bardzo ich dużo. Idą do pracy, do rzeźni powiedzmy. No i oni żądają, żeby 5 razy dziennie, żeby on mógł wyjść i się w kierunku Mekki modlić. No i mówią, że to są ich prawa religijne i to jest konstytucja amerykańska, pozwala na wiarę. No tak, no i to oczywiście, że pozwala na wiarę. To jest pierwsza poprawka do konstytucji właśnie o tym mówi, o rozdzieleniu państwa od religii. No a dlaczego to tak było? No te wszystkie poprawki, to trzeba pamiętać, że to historycznie to chodziło o to, że Anglicy skolonizowali Amerykę. Nie było jeszcze USA, tak? Stanów Zjednoczonych jeszcze nie było. Czyli przyjeżdżali Anglicy do kolonii amerykańskich, robili tam najróżniejsze rzeczy, wywozili drewno do Europy, do Londynu, przywozili tam jakieś herbaty. To była jakaś tam wymiana. Amerykanie się zdenerwowali, że nie chcieli płacić podatków, szczególnie za herbatę i za znaczki. To był taki tak zwany podatek. No i powiedzieli, że koronie francuskiej, koronie angielskiej, żeby się pocałowali w nos i zrobili swoją niezależność. No i w tym czasie to trzeba pamiętać, że tam jest anglikanizm. Do tej pory jest anglikanizm. Henryk VIII po prostu tym żonom głowy obcinał, a zaczęło się od tego, że papież powiedział mu, że mu rozwodu nie da. No i anglikanizm to na tym to polega, że król jest głową zboru angielskiego. I Amerykanie powiedzieli, że nie będzie w Ameryce czegoś takiego jak dyrygowanie Ameryką przez Kościół. No bo anglikanizm i król jako taki, czy królestwo dyrygowało. I dlatego powiedzieli, że rozdzielenie jest. No i rozdzielenie to chodziło o to, że nie może być tak, żeby państwo kazało komuś iść do kościoła czy do zboru. Czyli dlatego jest rozdzielenie. Na dzień dzisiejszy wielu komunistów mówi, że państwo to znaczy, że rozdzielenie to znaczy, że trzeba nie dopuścić, żeby ktoś dobrowolnie sobie szedł do kościoła. No tak, że to jest wszystko komunistycznie do góry nogami. No ale wracając do tego zagadnienia, to
to w 77 roku Sąd Najwyższy powiedział właśnie takie minimum, ile tam możecie, to możecie, ale nawet nie musi to być niespotykane trudności. Jakieś tam trudności są, no to trochę rozwiązujcie, tak? No i wtedy pozwalali, że ludzie mogą tam wymieniać sobie ze sobą te zmiany i tak dalej. Mogą popatrzeć, że ten chce w sobotę pracować, no to dostanie 1,5 razy więcej kasy, ten w sobotę nie chce pracować, bo jest adwentystą, no to wszystko to jakoś tak ładnie podzielić. No i to w tym czasie właśnie chodziło o to, że ten, kiedy kongres poprawiał ten tytuł siódmy, no to chodziło dokładnie o te bardzo mniejszości religijne, tak? No i teraz mamy właśnie do czynienia z tymi mniejszościami, które atakują Amerykę, które zalewają Amerykę. I to czy ktoś ma święto w piątek, czy w sobotę, czy w niedzielę, no to jest właśnie podkreślane. To są te trzy religie. Chrześcijanie mają w niedzielę, no bo Chrystus zmartwychwstał. Szabat, czyli sobota, to Żydzi, no i piątek to są muzułmanie. I tutaj jest to podejście do tych wielu religijności w Ameryce. No to zaczyna właśnie dużo białych chrześcijan, czy byłych chrześcijan, a teraz ateistów, walczy o te prawo pięciokrotnego dziennego modlenia się. No i teraz właśnie Supreme Court wziął te sprawy w swoje ręce i zaczyna patrzeć, czy będzie coś z tym robił. Czy zmienią na to, żeby było więcej chęci pracodawców, żeby rozszerzyli te rzeczy? No na lotniskach w Oslo, powiedzmy, no to zaczynają instalować najróżniejsze mykwy, takie do mycia tam rąk czy nóg, cokolwiek oni tam myją przed tą modlitwą, robią im tam jakieś takie budki do modlenia się w kierunku Mekki. Czy to pracodawca amerykański, ten taki wolny rynek, powinien Sąd Najwyższy zmieniać jakkolwiek? No wydaje mi się, że nic nie powinien zmieniać. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy no to każdy ma prawo wybrać pracę, jaką chce. Prawnie pracodawca jest zobowiązany, żeby coś tam zrobić, no ale to jak prawo mówi, że do momentu niespotykanych trudności, no i do momentu jakiejś tam minimalnej chęci poprawki, no to wszystko jest tak, jak powiedziałem, rozsądne, racjonalne, godziwe i umiarkowane. Ale walka jest z tą kulturą amerykańską, no bo jedna z tych muzułmanek, powiedzmy, która przyszła do Kongresu Amerykańskiego i ona została reprezentantką, no to ona w kongresie ma nakrycie głowy. Nakrycie głowy, które było zakazane od 175 lat. W kongresie 175 lat temu powiedzieli, że nie ma żadnych kapeluszy, nie ma szapoklaków, nie ma meloników, nie ma jockeyek, nie ma czapek bejsbolowych, nie ma beretów, nie ma słomianych kapeluszy, nie ma nic, nie ma kowbojskich kapeluszy, nic na głowie, albo włosy, albo łysina, nic materiału nie może być. Przychodzi muzułmanka, prawo koraniczne mówi, że ona musi mieć nakrycie głowy. I co ona robi? Cały kongres siedzi i użyteczni idioci socjaliści amerykańscy klaszczą. Socjaliści klaszczą, że to jest takie wspaniałe. Jest rozdzielenie religii i państwa, a socjaliści klaszczą, że religia wchodzi do kongresu. Jak to jest możliwe? Także jeżeli jesteś Polaku i głosujesz w Ameryce i głosujesz na socjalistów, no to nie wiem, jak się wyrazić o mojej opinii, kim jesteś. Wjechałeś z socjalizmu i budujesz komunizm, nie pilnujesz rozdzielenia kościoła od państwa. Jak to jest możliwe? Jak to jesteś w stanie intelektualnie się zgodzić z tym? Jak to można powiedzieć, żeby muzułmanka mogła
siedzieć w takiej muzułmańskiej huście. Przecież tam nikt nie chodzi z krzyżem na piersiach, nikt tam nie chodzi, wszyscy dyskretnie mają religię dla siebie, a muzułmanie osiągają szaria law. Prawo koraniczne wchodzi. Wchodzi, jest wpychane przez użytecznych idiotów Lenina w tej Ameryce. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo, ale serdecznie zapraszam. Tutaj jest guziczek, można nacisnąć, subskrypcja, dzwoneczek, dzyń dzyń, na codzienne filmiki i do następnego.